Kuba. Witam Was jak zwykle, Wasz ulubiony Żeten Benarobotny. Dziś zapraszam Was na taką fajowską przejażdżkę po trzech warszawskich parczanach w szacie wiosennej. Mam nadzieję, że fajnie się Wam to będzie oglądało, ponieważ materiał będzie taki dość relaksacyjny, dużo zieleni, śpiewu ptaszków i wszystkiego co najfajniejszego, czyli ciepła i słońca. Także zapraszam do oglądania. Yo. No i już se śmigam hulajnóżką. Proszę popatrzeć, jak jest superamsko zielono. A tu na zagonie miliony tulipanów. Dlatego, proszę Państwa, uwielbia się wiosnę. Wygląda to wspaniale. Jesteśmy w parczanie numer 1, tak zwanym Sowińskiego. Proszę posłuchać i popatrzeć. Tutaj słowa chyba są zbędne. I nieważne, czy jesteśmy rano, czy po południu, czy wieczorem. A teraz wjeżdżamy w tę ociekającą zielenią aleję. Cały trawnik pokryty w mleczach. A tu wiosenną porą park Szymańskiego. Proszę popatrzeć na te kolory, na śpiewy ptaków. A my zrobimy sobie taką rundkę, bo to jest taki parczan, gdzie można sobie fajnie jeździć na rowerach czy na hulajnożkach. A proszę tutaj zwrócić uwagę, jak ładnie przycięte drzewka w kształcie takich kuli ozdobnych. No i jesteśmy na takiej relaksacyjnej polanie. Proszę na przykład zwrócić uwagę na te drzewa. Wygląda to naprawdę pięknie. Oraz tutaj na te zielenie, biele i czerwienie. Szkoda, że nie czujecie tych zapachów, jakie tutaj są, bo widoki, no to sami widzicie, że zapierają dech w piersi. O, jestem jakby w jakimś ogrodzie, chyba w Chinach albo w Japonii. A to proszę Państwa, nasz wolski, prawda, parczan. Jeszcze jak zwykle rzut kamerką dookoła, żeby pokazać Wam ten genialny klimat. Posłuchajcie głosu ptaków. To miejsce to wygląda, jakby to był kiedyś jakiś opuszczony sad w ogóle. Fajnie to ktoś wymyślił pod względem architektonicznym zieleni. Fontanny oczywiście już działają. A my przejdziemy sobie na drugą stronę tego mostku. Pomiędzy takim kanałkiem. No proszę powiedzieć, czy te drzewka nie wyglądają kozacko? A my jedziemy kolejnym wirażem tak piękną aleją między drzewami. Ale pachnie znowu super. No i jesteśmy już w trzecim parczanie, na tak zwanym moczydle. Klimacik bezbłędny, brakuje mi tylko browara, ale że jest tak poranna pora, koło 8 rano, no to nie chciało mi się jeszcze pić. Proszę tylko popatrzeć i posłuchać. A to miejsce często Wam pokazywałem w moich wcześniejszych filmach.
O każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej. I teraz dziarskim krokiem wspinamy się na górkę Moczydłowską, by pokazać Wam park od góry, prawie jak z drona. O tej porze, jak widzicie, jeszcze nikogo tutaj nie ma, a parczan z góry wygląda tak. Jeziorka, restauracja i wszędzie zielono. A ja przysiadłem sobie na górce, bo jest tak relaksacyjnie, że się nigdzie nie chce wracać. I o to chodzi. Panorama parczana z nad jeziorka. Bardziej stał, no ale jakieś jeziorko, prawda, jest. No wygląda to naprawdę superancko. A my ruszyliśmy. Oho, przebiegają nam drogę. I kolejny wiraż. Mam pokazać jezioro z drugiej strony. I kolejna panorama. Tym razem z takiego mostku, łącznika jednego jeziorka wraz z drugim. O, nawet łabędzie pływają, proszę bardzo. A tu cała gromada gołębi. Proszę zwrócić uwagę, jaką wysepkę zrobili nawet dla ptaków. Z daszkiem dla ptaków brodzących. A ja nie omieszkałem usiąść na najbardziej relaksacyjnej ławeczce w tym parku i tym samym zakończyć naszą podróż po trzech parkach w wiosennej szacie. Powiem Wam, że fajnie mieć w okolicy domu takie trzy duże parki. Jeden głównie do jeżdżenia na rowerze bądź hulajnożce, drugi koncertowy, taki do odpoczynku, a trzeci na przykład, jeżeli ktoś jest fanem łowienia ryb, jest takim wędkarzem, może sobie przysiąść i połowić rybki, bądź pozjeżdżać z górki na pazurki. To tyle dzisiaj, także zapraszam do oglądania kolejnego rzetelnego.